Dzień dobry po świętach. Mam nadzieję, że wszystkich znajduję was w dobrym zdrowiu. Teraz patrzę na siebie i myślę, że chyba coraz bardziej w związku z lockdownem fryzjerów przypominam Króla Lwa, którego cytowałem zresztą przed chwilą w rozmowie w wirtualnej Polsce. A cytowałem dlatego, i to taki łańcuch skojarzeń, że wczoraj, kiedy jechaliśmy z Manią samochodem, słuchaliśmy i z Ulą słuchaliśmy piosenki Krzysztofa Krawczyka z tej płyty z piosenkami z Króla Lwa po polsku, te wszystkie Hakuna Matata i wszystkie inne, które dobrze znacie, ci, którzy mają dzieci. I tam jest jedna właśnie z piosenek, które wykonuje Krzysztof Krawczyk, i później, kiedy przyjechaliśmy wieczorem do domu i radio podało informację, że Krzysztof Krawczyk nie żyje, powiedzieliśmy o tym Mani. I właśnie od razu pierwsze skojarzenie, które się pojawiło, to ta piosenka. Ile radości dostarczała naszej córeczce, bo odsłuchiwana była praktycznie non-stop. I za to wszystko chyba, za te wszystkie rzeczy, które dobre obudził w nas Krzysztof Krawczyk, powinniśmy dzisiaj być wdzięczni, kiedy nas opuścił. To jest jednak kawał naszej wyobraźni, kawał naszego dzieciństwa, naszej młodości, naszego świata. Trudno sobie wyobrazić ten świat bez niego, bez jego obecności w tle, bez tego kolorytu, który wnosił, bez takiego specyficznego poczucia humoru i też refleksji, którą przecież po tym wszystkim, co sam w życiu przeszedł, miał na swój temat. Bardzo wielka strata. Strata każdego człowieka jest wielką stratą, ale ktoś, kto tak był obecny w naszym życiu, jednak jeszcze mocniej to mocniej pracuje, kiedy odchodzi. To bardzo smutna wiadomość. Wczoraj w ogóle jakoś dużo tych smutnych wiadomości napłynęło. Zmarł Zygmunt Malanowicz, znany pewnie wam z kultowego filmu Nóż w wodzie, gdzie grał rolę chłopaka, aktor aktywny do końca praktycznie swoich dni. I wiadomość też o śmierci mamy Grzegorza Schetyny, pani Danuty Schetyny. Grzegorz tą drogą też, poza drogą SMS-ową, najszersze kondolencje i wyrazy współczucia. To bardzo trudny czas pewnie dla rodziny, więc wszystkiego, tak, dużo siły, dużo energii, co tu więcej można powiedzieć. Moi drodzy, mam nadzieję, że święta minęły wam mimo wszystko, mimo tych wszystkich obostrzeń i zakrętów dobrze. U nas oczywiście burza polityczna, ja święta z gorączką, ale też jak widzę z gorączką polityczną. Pewnie dzisiaj na ten temat jeszcze będę odpowiadał nie tylko w wirtualnej Polsce, ale i mam spotkanie, wywiad z Dorotą Wysocką-Sznep w Gazecie Wyborczej wieczorem u Katarzyny Kolendy-Zaleskiej w Faktach po Faktach. Obserwowałem tę burzę naprawdę z narastającym zaskoczeniem, zdziwieniem i takim przekonaniem, że chyba naprawdę coś jest nie halo z polską klasą polityczną. Jeżeli postanawia zatruć ludziom święta w taki sposób, taką dyskusją, tak prowadzoną, na takim poziomie, w której posła Rzeczpospolitej nie jesteś w stanie odróżnić od pospolitego hejtera. Sytuacja jest absolutnie jasna i mam nadzieję, że wszyscy, którzy znaleźli się w takiej sytuacji jak ja, to znaczy otrzymali wczesne terminy, no otrzymali skierowanie przede wszystkim wystawione przez system bez ich wiedzy i, że tak powiem, i zabiegania, tylko po prostu wystawione przez system dzień wcześniej, o czym zostaliśmy następnego dnia informowanie SMS-ami i na inne sposoby, i otrzymali te wczesne terminy szczepień, te do 5 kwietnia, wykorzystali swoją dawkę szczepionki, dali się zaszczepić, że nie zmarnowali tego terminu, że pojechali gdziekolwiek by to było i przyjęli szczepienie. To jest zachowanie odpowiedzialne, to jest zachowanie słuszne. Wiem, że takich ludzi były tysiące i tak właśnie powinniście zrobić. To było dobre zachowanie, to było zachowanie ze wszechmiar etyczne i, tak jak powtarzam, odpowiedzialne. Mieliśmy w tej sprawie bardzo jasne komunikaty i bardzo jasno zostało przecież powiedziane. Mam tu, i cytuję chętnie, bo to warto zacytować, wypowiedź ministra Dworczyka z 10.02 dnia 2 kwietnia. Dworczyk: osoby zaszczepione do poniedziałku włącznie nie zostały przeniesione na maj w tak krótkim czasie, bo nie byłoby możliwości zastąpienia tych osób innymi, a nie chcemy tracić okazji do zaszczepienia. I tyle w temacie. Ja jeszcze to samo potwierdziłem w moim akurat przypadku i na infolinii, a później jeszcze pytałem w przychodni, więc
nie ma tu w ogóle nie ma tematu, nie ma w ogóle o czym rozmawiać i to nie jest sprawa etyczna, tylko to jest sprawa w absolutnie czysty sposób polityczna. Proszę sobie wyobrazić, że chodzi o dowolnego mężczyznę w 40-paroletniego, w którym macie historię taką, że oto otrzymuje skierowanie wystawione przez system, jest termin, który przy tym się wybiera, udaje się na to szczepienie, szczepi się. Czy to jest wydarzenie, czy to jest news, czy to jest powód do jakiegoś hejtu, czy do tym podobnych rzeczy, skąd? Wydarzenie, po prostu. Stało się, dostał skierowanie, pojechał, zrobił. Ale jeżeli tym mężczyzną 40-paroletnim jest twój przeciwnik polityczny, ktoś, kto depcze ci w sondażach po piętach, kto zaczyna zagrażać twojej karierze politycznej i twojej pensji, a no to wtedy zaczyna się zupełnie inna rozmowa i zaczyna się jazda, w której moi przeciwnicy polityczni posunęli się do tego, że Platforma zaczęła wysyłać posłów swoich do telewizji Kurskiego, żeby mi obrabiali plecy. To miało miejsce. Pozdrawiam pana posła Roberta Kropiwnickiego. Więc jeżeli już do takich rzeczy dochodzi w tej waszej koalicji 276, że nie wahacie się grać z PiS-em, żeby wykończyć swoich politycznych przeciwników, to ja mam na to tylko jedną odpowiedź, że po prostu degrengolada klasy politycznej dojechała do takiego punktu, w którym absolutnie trafna, znowu okazuje się być moja diagnoza, że tę klasę trzeba albo zmienić, albo ją trzeba wymienić w całości, po prostu, ponieważ ona się... Wiecie co, pierwszy raz coś takiego zdarzyło się w mojej karierze robienia live'ów, że nagle w środku zdania pyk i wszystko się wyłączyło. Mam nadzieję, że tamta część live'a przynajmniej się załadowała, ale widzę z tego, co widzę na stronie, że chyba tak nastąpiło. Nagle zawiesza się w telefon, nagle wszystko znika, nagle totalny blackout. Jeżeli to przypadek, to pozdrawiamy przypadek. Jeżeli to nie przypadek, to pozdrawiamy tego pana albo tę panią, co to robią. No ale wracając do tego poważnego wątku, słuchajcie, cała rzecz polega na tym, że w całym tym hejcie, w całej tej nienawiści, w całej tej jadce, w całej tej głupocie, która się na mnie wylała w ciągu tych ostatnich dwóch dni, tak naprawdę chodzi o zupełnie coś innego niż o Hołownię. Znaczy, moim przeciwnikom politycznym chodzi o to, że wydaje im się, że pojawiła się okazja do wykończenia konkurenta i w związku z powyższym mogą na tym pojechać, a z kolei tym, którzy teraz milczą, patrząc na to, jak opozycja tak zwana załatwia sprawy we własnym gronie i zacierają ręce, mówię tutaj o PiS-ie, jest to na rękę, dlatego że przykrywa cały chaos, który wiąże się z Narodowym Programem Szczepień. O nim już nie dyskutujemy, tylko na razie sobie będziemy dyskutować o tym czy o innym polityku. A prawda jest taka, że my wszyscy funkcjonujemy w warunkach totalnego chaosu systemu, który odpowiada za nasze zdrowie i życie. I to, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu, jest tego najlepszym dowodem. Tak jak powiedziałem, każdy, kto otrzymał skierowanie, powinien iść na szczepienie i nie dopuścić do tego, żeby jego dawka trafiła do zlewu. Dlatego, że w Polsce zmarnowano już tysiące dawek szczepionki i nie można do tego dopuścić. Koniec i kropka. To jest odpowiedzialne obywatelskie zachowanie. Dostaliście skierowanie, idźcie na szczepienie. Proste. Mamy w Polsce 20 i 30-latków poszczepionych, na przykład nauczycieli akademickich, którzy pracują przecież w większości w systemie online. Dostali skierowanie, poszli. Powinni tak zrobić. Jeżeli dostałeś skierowanie i wysyłają cię do Rzeszowa, tak jak się jedziesz do Rzeszowa, bierzesz tę szczepionkę, wszystko wygląda tak, jak powinno wyglądać. Natomiast ten chaos, ten bałagan, z którym my mamy tutaj do czynienia, jest po prostu obezwładniający. Dzisiaj się dowiedziałem od redaktora z Wirtualnej Polski, że za to zamieszanie z ubiegłego tygodnia odpowiada prawdopodobnie nie Dworczyk osobiście, tylko odpowiada minister Zagórski od cyfryzacji, który coś tam chyba nie tak podłączył albo włączył. No ale fakt jest faktem, że oni nie są w stanie zapanować nad tym, co się dzieje w ich własnej firmie, która, jak mówię, decyduje o zdrowiu i życiu Polaków. To, co się dzieje w Rzeszowie, też mówiłem o tym rano w wywiadzie dla Wirtualnej Polski, należy poczekać z oceną i zobaczyć, jak to rzeczywiście wygląda, dlatego że tam to nie musi być wcale od razu kiełbasa czy szczepionka wyborcza, tylko wiecie, o co chodzi, tak? To znaczy, że nagle się okazało, że w Rzeszowie szczepią tak, jak nigdzie w Polsce nie szczepią. Jeżeli
jeżeli chodzi o procenty. Otóż może się okazać, że to jest kwestia rzeczywiście raportowania tych szczepień i to, że jakaś część szczepień raportowanych w województwie podkarpackim raportowana jest przez Rzeszów, a to podbija statystyki samego Rzeszowa jako miasta. Więc może być to zupełnie inna opowieść i zupełnie inna historia. Natomiast no, musimy znowu poczekać na dane, żeby dowiedzieć się, co się tutaj tak naprawdę dzieje. Ja na porządku dziennym mam opowieści o znajomych, którzy na przykład właśnie dostają informację, że jutro szczepią się w Siedlcach albo na przykład pojutrze we wspomnianym Rzeszowie i będą jechali teraz ileś set kilometrów, żeby tę szczepionkę dostać. Już mówiłem o likwidowaniu grup, później ich przywracaniu, później o tym całym bałaganie. To dobrze, że już prawie 7 milionów Polaków tę pierwszą dawkę szczepienia przyjęło i należy iść dalej tym tropem. Szczepić i jeszcze raz szczepić. Ten system wciąż nie zaszczepił milionów seniorów, ten system wciąż nie zaszczepił milionów osób chorych przewlekle. To jest dzisiaj główne zadanie i odpowiedzialność rządu, żeby jak najszybciej tak ustawić ten system wystawiania skierowań, żeby tak ustawić te wszystkie priorytety, które chcemy nadać w tych grupach, żeby ludzie nie musieli podejmować etycznych dylematów, żeby nie musieli się zastanawiać nad tym, czy w lewo, czy w prawo, żeby nie musieli jechać na drugi koniec świata, tylko żeby podejmowali proste decyzje. Dostałem, jadę, robię. Jeden, przepraszam, że tak powiem, pacjent odhaczony, jedziemy dalej. Ja już, wiecie, dzisiaj powiem wszystko na ten temat, co mam do powiedzenia, później nie będę go wracał, bo to mi się wydaje po prostu żałosne w wykonaniu niektórych moich przeciwników. Natomiast te spiny, które niektórzy wymyślali o drugiej Maderze, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, albo w spin Platonka, to był jednego posła lewicy, ale TVP od razu podchwyciła, czy spin niektórych polityków Platformy pod hasłem, że przeproś za Jandę, czy coś w tym guście. Znaczy, jak trzeba mieć naprawdę nie po kolei w głowie, już mówiąc zupełnie wprost, żeby takie argumenty w ogóle konstruować i po nie sięgać. Sprawa, tak jak powiedziałem, jest absolutnie oczywista. Drugi raz zrobiłbym dokładnie to samo. Każdemu doradzałem dokładnie to samo, kto znalazł się w mojej sytuacji i mam, jeszcze raz powtórzę, gorącą nadzieję, że wszyscy, którzy dostali te bardzo krótkie terminy na drugiego, na czasem nawet na pierwszego, na trzeciego i na piątego zaszczepili się, dali się zaszczepić, wykorzystali te dawki szczepionek, nie dopuścili do tego, że system, który jest takim chaosem, jaki jest, zostawił wolną dawkę i wolne miejsce, bo to jest po prostu nasza odpowiedzialność w tym czasie, który się dzisiaj dzieje. Ani się o to nie prosiliśmy, ani o to nie zabiegaliśmy w specjalny sposób, ani nikt nie wydzwaniał, ani niczego nie szukał. Dostajesz, jedziesz, najprostsza z możliwych spraw. Natomiast wiecie, to też jest jakby problemem jest chyba to, tak mi się wydaje, że my udając, że kwestie polityczne są kwestiami etycznymi, tracimy też z horyzontu najważniejsze rzeczy, tak? To znaczy my się żremy, czy oni wykańczają mnie, natomiast PiS dalej będzie robił to, co chciał, ale też sytuacja na świecie staje się coraz bardziej skomplikowana i złożona. I tego ci wszyscy hejterzy, którzy też byli wysyłani przecież i są nadal na ten profil, widać, matko, jedyne jak ja sobie poczytałem w tej gorączce w święta niektóre rzeczy, jakie to jest banalne, na przykład wrzucają te same treści z trzech czy czterech tożsamości. Ileż tu nagle napłynęło profili z jednym znajomym i treściami wszystkimi, które były załadowywane w ciągu ostatnich 15 czy 20 minut. Przecież to na gołym okiem takie rzeczy się rozpoznaje. Nie jesteśmy przecież dziećmi, które pierwszy raz zalogowały się do internetu. Natomiast muszę wam powiedzieć, że i tak skala tego przekroczyła wszystkie dotychczasowe moje doświadczenia w tym względzie. Nic to. Przeżyjemy i to. Natomiast jeszcze tylko jedną rzecz, jeszcze kończąc ten temat, chcę dodać, że dziękuję też tym, którzy w tej sytuacji zachowali się normalnie i politykom, którzy się normalnie zachowali. Otrzymaliśmy telefon od choćby, przecież to nie jest nasz przyjaciel jakiś polityczny, Krzysztofa Gawkowskiego, w imieniu również Włodzimierza Czarzastego, którzy mówili, że oni się absolutnie do tych ataków nie będą przyłączać, że to była słuszna decyzja, że tak należało postąpić. To cieszy, że i w tym politycznym maglu są ludzie, których po prostu ta logika doraźnej korzyści w tak banalny sposób i nieprawdziwy i pełen kłamstwa nie interesuje. Dobra, zostawiamy ten temat i porozmawiajmy o tym, co dzisiaj naprawdę jest ważne. A ważne jest dzisiaj to, dla mnie przede wszystkim, nie tylko to, co dzieje się w Polsce, ale to, co dzieje się przede wszystkim z naszą wschodnią granicą. Mam nadzieję, że wszyscy macie świadomość,
świadomość tego, że tam narasta naprawdę bardzo konkretne napięcie. Od 2014 roku sytuacja jest niezwykle zapalna, a teraz okazuje się, że Rosja zaczyna wykonywać coraz więcej kroków sugerujących, że mogłaby kontynuować wojnę na terenie Ukrainy. To jest wojna w tej chwili, czy byłaby wojna bardzo wieloaspektowa. Przede wszystkim wojna o wodę, znaczy tak naprawdę dopływ na słodką wodę, której dopływ na zajęty przez Rosjan Krym odcięła Ukraina i tam jest dość trudna sytuacja hydrologiczna w tej chwili, ale chodzi też przecież i o Morze Czarne, które dla Rosji jest dużo ważniejsze niż Bałtyk, bo wyjście z Morza Czarnego na Morze Śródziemne, na wschód, na Pacyfik, to są te miejsca, w których Rosja chce być geopolitycznie obecna. Ta sytuacja dzisiaj zwraca oczy całego świata. Dyplomacja amerykańska, europejska, wszystkie organizacje wojskowe NATO patrzą tylko tam. I nie wiadomo, co się stanie. Tam jest teraz mobilizacja. Putin ma za chwilę wybory, więc może sobie zaryzykować kolejną jednoczącą wojnę. Wypowiedzi Ławrowa są jasne, że no oni nie lubią wojny, ale no jak będzie trzeba, mówiąc w takim wielkim skrócie i upraszczając. Ukraina jest oczywiście w innym miejscu niż była w 2014 roku. To jest zupełnie inny kraj, inaczej uzbrojony, inaczej poukładane są rzeczy i inaczej wygląda też na arenie międzynarodowej. Ale słuchajcie, to jest za naszą granicą, tak? To jest kraj, który jest o kilkaset kilometrów od nas. To jest kraj, który jest kilkaset kilometrów od nas, a my mamy drugi obok Krymu pływający lotniskowiec, taki zacumowany w postaci Kaliningradu na północ od siebie i mamy granicę z tym, że niezwykle uzbrojonym rejonem świata. To jest dzisiaj pytanie, które powinniśmy sobie zadawać i to jest dzisiaj rzecz, o której dzisiaj powinni dyskutować liderzy w Polsce i posłowie Rzeczpospolitej, zamiast hejtować i kłamać o swoich przeciwnikach. Tego horyzontu brakuje, tej dyskusji brakuje, tej głębi, tego metapoziomu brakuje po prostu jak cholera, już powiem zupełnie wprost, bo tego dzisiaj będzie zależało nasze zdrowie i życie, poza tym, że będzie zależało oczywiście od poradzenia sobie ze skutkami pandemii. Pandemia się dzieje, ale procesy globalne nie zwalniają. Przecież one cały czas się dzieją, przecież cały czas funkcjonuje w świat. Świat nie będzie na nas czekał, aż rozwiążemy problemy, które są naszymi problemami, zanim zaangażuje nas w problemy, które dotyczą nas wszystkich. W Polsce oczywiście wszyscy ekscytują się kolejnym wywiadem Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że w zasadzie to może będą wcześniejsze wybory, ale też może rzeczywiście, że ich nie będzie. Oraz, że jesteśmy oczywiście na wojnie cywilizacyjnej, że musimy wygrać i że wiele pięknych jeszcze i wspaniałych rzeczy nas czeka, jak Jarosław Kaczyński będzie nami w światły sposób kierował. Tam jest jeszcze mnóstwo innych kwiatów w tym wywiadzie, ale do tego będziemy jeszcze wielokrotnie wracać. Zdaje się, że pan poseł, wicepremier Kaczyński nie bardzo orientuje się, jeżeli chodzi o status piątki dla zwierząt, którą przecież wymyślił i sygnował. Pojawiły się dzisiaj też doniesienia, że on sygnował, podpisał i wymyślił w ustawę doprowadzającą czy pomagającą zlikwidować coś, co się nazywa pay gap, czyli różnicę w płacach pomiędzy kobietami a mężczyznami w Polsce, tylko mu rząd ją zablokował, więc nie wiem, czy teraz w ramach retorsji to on dlatego mówi o Morawieckim, że dzisiaj to jego popiera, ale za chwilę to może być Mateusz zupełnie inaczej. To są jakieś kabaretowe po prostu gry pałacowe. O Nowym Ładzie mówią, że może go pokażą, jak już epidemia trochę zelżeje. Jeżeli ten ład będzie wyglądał tak, jak zarządzanie całym Narodowym Programem Szczepień, to chowaj nas Boże od tego ich nowego ładu. Oczywiście pewnie będą te same zapowiedzi, co były i w 15, te wszystkie mrzonki, na przykład o Mieszkaniu Plus. Kaczyński mówi, no tak, będzie o mieszkaniach. Dobrze, wyście już raz mówili o mieszkaniach. Ile żeście tych mieszkań wybudowali? Ile tych mieszkań mamy dzisiaj na rynku? Ile tych mieszkań rzeczywiście dzisiaj służy Polakom? I o ile realnie zmniejszyła się licząca kilka milionów mieszkań dostępnych luka mieszkaniowa, która rzeczywiście odpowiada za to, jak dziś wygląda rynek pracy, jak wygląda dzisiaj demografia, jak wyglądają dzisiaj problemy ludzi, którzy rzeczywiście mają jakiś kontakt z podłożem. Więc poczekajmy na to, jak ten nowy ład rzeczywiście się określi i będzie wyglądał, ale ja nie spodziewałbym się absolutnie niczego poza kiełbasą wyborczą. Przecież widzicie, jakie wypuszczają co chwila gdzieś jakieś spiniki, opowieści. Tutaj 14 emerytura w listopadzie, a tutaj ktoś tam chlapnął, że może zaczną wypłacać 1200 każdemu na rękę po pandemii. No takie rzeczy się robi tylko i wyłącznie przed wyborami. Takie rzeczy robi
robi się po to, żeby teraz wypuścić, a później zobaczyć, jakie sygnały z rynku wrócą. Nie można być na tyle dziecinnym, infantylnym, żeby nie wiedzieć, jak się takie rzeczy kończą. Znaczy, no, kończą się tym, że lądują w koszu pełnym przedwyborczych obietnic z wielu, 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 wielu politycznych sezonów, które już przecież za nami. Będziemy więc oczywiście bacznie przyglądać się temu, jak ta polska polityka wraca na obroty po świętach, no ale wiele się też nie spodziewamy. Trzeba będzie przejść do własnych aktywności jak najszybciej doprowadzić do tego, że ten układ po prostu upadnie i zostanie zastąpiony przez taki, który będzie wydolny. I oczywiście teraz pojawia się tutaj pytanie, no dobrze, ale skoro wy się tak żrecie na tej opozycji, to czy wy będziecie w stanie coś razem zbudować? No cóż, no historia polityki tak się pisze, że w polityce czasem wielkie rzeczy robi się również z niewielkiego formatu politykami. Raz się robi z takimi, a raz się robi z takimi, raz z wielkimi, a raz z mniej wielkimi. Życie, tak? Najważniejsze jest to, żeby osiągnąć cel, żeby zrealizować ten cel, a tym celem jest to, żebyśmy spróbowali jak najszybciej odsunąć PiS od władzy i doprowadzić do tego, że władzę w Polsce przejmą ludzie, którzy będą mieli poczucie odpowiedzialności za kraj i że będzie w tym też ta nowa twarz wreszcie polityki, a nie ta głupia, stara, przewidywalna, zgrana, napuszczająca tych hejterów i po prostu taka, że aż po prostu ręce opadają. I jeszcze jedna prośba mała do prezydenta Rzeczpospolitej, pana doktora Andrzeja Dudy. Panie doktorze, panie prezydencie, ja wiem, że czasem Twitter wieczorem kusi. To każdego kusi. To jest absolutnie zrozumiałe. Nie pierwszy pan jest polityk, którego Twitter wieczorem kusi. Ale to, że kusi, to wie pan dobrze, bo jesteśmy z tej samej formacji religijnej, to nie zawsze znaczy, że trzeba skorzystać. Pokusa się nasuwa, ona się naprasza, ale nie zawsze trzeba korzystać. Więc czasem trzeba pomyśleć, zanim się do tego Twittera usiądzie. Ja już nie mówię o tym twicie, który mnie tam dotyczył i w ostatnich dniach, kiedy pan prezydent postanowił mi dokuczyć poprzez przytulenie mnie, ale też pokazanie ludzkiej słabości. Jest jednak coś paranoicznego w tym, że prezydent absolutnie nieobecny w czasie pandemii, absolutnie nieprzydatny w czasie pandemii, absolutnie nic nie zmieniający w czasie pandemii, ośmiela się nazywać szczepienia, jakiekolwiek by nie były, słabością. To jest rzecz, która po prostu się w głowie nie chce zmieścić, tak? Znaczy absolutnie. Natomiast no, ten wpis o Krzysztofie Krawczyku i o tym, że młodzież to jednak nie rozumie i nie śpiewa, no nie, panie prezydencie, no naprawdę, czasami ja nie mówię, że ja jestem jakimś geniuszem mediów społecznościowych, ale serdecznie się polecamy i chętnie pomożemy. Może przyjdzie taki moment, kiedy prezydenta zobaczymy poza Twitterem, może on się nam na coś przyda, poza tym, żebyśmy mieli tweety czytać. Ja wierzę, że tak będzie i mówię to sine ira et studio. Ja naprawdę bym chciał, żeby tak było, bo moim celem nie jest to, żeby Hołownia się nachapał, dorwał i zrobił, albo żeby nasz ruch coś nachapał się, dorwał i zrobił, albo żeby zajął ich miejsce tylko po to, żeby zająć ich miejsce. Chodzi o to, żebyśmy żyli w tak poukładanym kraju, żebyśmy się mogli wreszcie zacząć zajmować swoimi rzeczami. Żeby każdy z nas mógł zacząć robić to, co lubi, co kocha, co go kręci, co jest jego pierwszą miłością, bo nie zawsze będziemy na tej publicznej, politycznej służbie. Mam nadzieję, że takich czasów doczekamy i że to nie jest odległa perspektywa. Bardzo proszę, żebyście uważali na siebie, żebyście się trzymali, żebyście byli zdrowi, żebyście trzymali dystans, dezynfekowali ręce, używali maseczek, żebyście naprawdę ograniczyli liczbę tych spotkań, które nie są konieczne, jakichś większych do minimum. Tego dzisiaj wszyscy potrzebujemy, żeby ten zakręt przejść. On jest dzisiaj wszędzie na świecie. Jedne kraje radzą sobie lepiej, drugie kraje radzą sobie gorzej. Natomiast, no wiecie, no mnie szlak trafia, jak się dowiaduje, że mieliśmy na przykład kolejny dzień szczepień takim, jakim była niedziela. No przecież dobra, no Wielka Niedziela, Wielka Sobota też była trudna, niedziela była Wielką Niedzielą, poniedziałek też, a system, bo to jest wina systemu, a nie ludzi tych czy innych. Ludzie są bohaterami w tej całej sytuacji, zaszczepił 3000 osób, czy coś koło tego. Nie może tak być, no w skali kraju. No nie może tak być.
To jest za ważna rzecz, która nas dzisiaj dotyczy i dlatego ona powinna być jak najszybciej uporządkowana, a nie jak Wańka wstańka kulać się od tego, że raz szczepimy, wystawiamy, później nie szczepimy, później się okazuje, że zamieniamy, a później znowu coś otworzymy, a później wjeżdża Rzeszów na białym koniu i okazuje się, że mamy 20 czy 30 latków bez skierowań, którzy się szczepią. No to weźcie, wy się zdecydujcie i ułożcie to jakoś tak, żeby to miało ręce i nogi, bo to wy za to odpowiadacie. Ludzie są bohaterami. Ja tutaj, oczywiście też ci wszyscy, te polityczne smutasy tutaj były, o sąd, och mój Boże, jak ja mogłem wrzucić zdjęcie z uśmiechniętym personelem tej przychodni i z dyplomem dzielnego pacjenta, który humorystycznie mi wystawili w ramach swojego poczucia humoru i swojego takiego gestu. Jak strasznie trzeba nie lubić ludzi. Jak strasznie trzeba mieć w sobie jakąś taką, być zatrutym jadem, żółcią, nienawiścią, żeby nie móc docenić serdecznego gestu bohaterów. Ludzi, którzy nie muszą tego robić, ale robią to, bo na taką służbę się pisali i zdecydowali. Mówię tutaj o personelu medycznym, który szczepił w tej przychodni w Starej Błotnicy, w tych wszystkich przychodniach, w których się dzisiaj szczepimy. Przecież to są ludzie, którzy wykonują służbę na naszą rzecz. To są bohaterowie naszych czasów. I im się należy cała czułość, wdzięczność, uśmiech i to, żeby dostali od nas wszystkich oklaski, bo dzięki nim żyjemy. I w tej sprawie moje zdanie jest absolutnie jasne. Jasne. Też jeden z moich hejterów, Tomasz Lis, wykorzystał w ostatnim czasie przy porównaniu mnie do Kosiniaka, że Kosiniak tutaj leczy, a ja dałem się zaszczepić. To jest jakaś absurdalna w ogóle paranoja, która tylko jakby no naprawdę propagandowym modelu mogła się stworzyć i począć, no ale PAL 6. Natomiast ja to powtarzałem i będę powtarzał cały czas. Mój wielki szacunek dla Władysława Kosiniaka-Kamysza za to, że rzeczywiście wykorzystując to, że ma dyplom lekarski i wiedząc, jaka sytuacja dzisiaj jest w kraju, zdecydował się na to, żeby wrócić do praktyki, wrócić do zawodu, bo dzisiaj wiemy o tym, że każdy lekarz jest na wagę złota. Naprawdę pełen szacunek i pełne słowa uznania. To jest dokładnie taka postawa, jaka powinna cechować człowieka. On z tego nie robi wielkiego zamieszania, nie wzywa aparatów, nie napuszcza tabloidów, żeby robiło o tym jakieś wielkie story. Władek naprawdę pełen szacunek i bardzo się cieszę, że mam nadzieję, że niebawem będę mógł uścisnąć twoją prawicę. Każdy z nas walczy w tym miejscu, w którym został postawiony i wierzę, że razem ta walka przyniesie skutek, przyniesie efekt. Wszystkiego dobrego wam życzę. Widzę, że w TVP Info dalej jakaś jazda według tego klucza, który chyba poseł Trela wymyślił, że to teraz będzie jakaś, coś tam mówił, że Madera. Ja mam takie szczere wezwanie do tych wszystkich, że którzy dzisiaj Maderze opowiadają, żeby się udali do Pacanowa, to jest to politycznego, to jest takie miejsce, w którym myślę, że warto wzbudzić refleksję, no ale to, że PiS wali, to jest oczywiste, zrozumiałe i nie mam co do tego żadnych wątpliwości, natomiast kogo dzisiaj sufluje PiS, no jesteśmy dla nich zagrożeniem, depczemy im w sondażach po piętach. Natomiast zobaczcie, kto dzisiaj jest suflerem PiS, kto tam, jak mówię, chodzi do tej pisowskiej telewizji kręcić te lody. No, już mówiłem i nie będę do tego wracał, to niestety smutne, ale musimy sobie z tym poradzić i jechać dalej. Słuchajcie, przed nami trudny dzień, dużo pracy, przynajmniej tutaj bardzo dużo się dzieje. My widzimy się jutro tradycyjnie o 9:00, jeżeli nic się nie zdarzy. To tak właśnie będzie. Spróbujmy doczekać do tego momentu, w którym już będziemy mogli wreszcie z tego wyjść. To już blisko. Naprawdę. Wierzę, że damy radę, że to jest, nie wiem, czy w tygodniach liczone, ale da Bóg, że w miesiącach i że ten chaos, w którym funkcjonujemy naokoło, nie wesie nas i nie pogrąży na tyle, żebyśmy musieli od tego odejść, od tego marzenia, które nas trzyma. Wszyscy jesteśmy już zmęczeni, wszyscy jesteśmy wściekli, wszystkim nam puszczają nerwy, wszyscy już chcielibyśmy wreszcie, nie chcę powiedzieć wrócić do normalnego życia, bo to już nie będzie powrotu, to już będzie musiało być zupełnie inaczej poukładane, ale wierzę, że to już nie jest daleko. Wszystkiego dobrego, jeszcze raz, trzymajcie się, trzymajmy się razem i mam nadzieję, że do zobaczenia już niebawem. Widzę, że dzisiaj naprawdę solidna frekwencja, ale to wiem też, że to oprócz stałej widowni również taki nawiew hejterów i troli, no ale to my też jakby będziemy ewangelizować, dopóki sił nam starczy, będziemy cisnąć. Pamiętacie z King Size'u tę opowieść o polokoktowcach, którzy nas nie kochają, ale my ich tak
długo będziemy kochać, że i oni nas pokochają. I z tym przesłaniem was zostawiam. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.